Dzień dobry. To, co tutaj powiem, powiem do samego siebie, bo jeszcze nie przeszedłem całej drogi i potrzebuję usłyszeć to, co mam sobie do powiedzenia. Potrzebuję się douczyć. Istnieją jedynie dwa uczucia podstawowe: miłość i strach. Kocham, generuje ruch do. Spokój, równowagę, poczucie bezpieczeństwa, radość, szczęście i zdrowie. Boję się, generuje ruch od. Niepewność, złość, agresję, smutek, nieszczęście i choroby. Jeśli kocham, wszystkie komórki mojego ciała są szczęśliwe i działają idealnie. Gdybym się bał, że zachoruję, że mnie zwolnią z pracy, islamskich imigrantów, krachu na giełdzie, czegokolwiek i kogokolwiek, moje komórki żyłyby w strachu i z czasem zaczęłyby chorować. Niewątpliwie należy się zdrowo odżywiać, ale gdybym nawet spożywał najzdrowszą żywność świata, a robiłbym to ze strachu, że zachoruję, wcześniej czy później zachorowałbym. Potrzebuję to robić z miłości do mojego ciała i dbałości o nie. Gdybym żył w związku nie z miłości do mojej partnerki, ale ze strachu, że zostanę sam, czy że na przykład nie dam sobie rady finansowo, byłbym oczywiście nieszczęśliwy i po jakimś czasie chory. Tylko miłość może uzasadniać trwanie związku. Gdybym wykonywał jakąś pracę nie z powodu pasji, miłości do danego zajęcia, ale ze strachu, że nie zarobię pieniędzy i umrę z głodu, byłbym nieszczęśliwy i być może któregoś poniedziałkowego ranka moje serce doznałoby zawału. Trzeba słuchać właśnie głosu serca i za nim podążać. Przez życie potrzebuję iść kierując się nie strachem, lecz miłością. Tylko jeśli w moim sercu będą naprawdę obecne jej wibracje, moje życie będzie szczęśliwe, zdrowe i pomyślne. Wszechświata nie da się oszukać. Nie da się oszukać Boga. Różnica między wibracjami miłości i strachu jest przeogromna. Douczam się miłości każdego dnia.